Hola, witajcie w Albarracín, podobno najpiękniejszym miasteczku w całej Hiszpanii. Dzisiaj przekonamy się, czy to prawda. Zapraszam! Oczywiście pytanie o to, czy Albarracín jest najpiękniejszym miastem w całej Hiszpanii, pozostaje otwarte, bo jest to tylko kwestia gustu. Ale tak jak już Wam kiedyś opowiadałem, Hiszpanie lubują się w takich jednodniowych eskapadach, czy to w góry, czy do jakiegoś urokliwego miasteczka, albo na wieś. I dlatego bardzo wiele dzienników, ale też magazynów lifestyle'owych czy podróżniczych publikuje takie rankingi 10, 20 najpiękniejszych miasteczek w całej Hiszpanii. I w większości tych rankingów Albarracín albo wygrywa, albo zajmuje jedne z pierwszych miejsc. A i uprzedzając Wasze pytanie, znajdujemy się w południowej Aragonii, jakieś 30 km od Teruel. Miasta, o które pytaliście i które też na pewno odwiedzę z kamerą, dlatego pamiętajcie! Subskrypcja, ikona dzwoneczka. Ale skąd nam się tu to wszystko wzięło? Otóż w X wieku Arabowie zdobyli pewne małe wizygotkie miasteczko i wykorzystując fakt, że położone ono było na skalę, którą opływa rzeka Guadalaviar, zaczęli budować tutaj umocnienia, wieże obronne. Jedna z nich znajduje się nade mną, potem ją zobaczycie. I wznieśli też twierdzę, czy też zamek, który widzicie tam za mną. W XI wieku Albarracín stało się stolicą Taif, czyli niezależnego władztwa arabskiego, które walczyło też z innymi Taifami. I w tym okresie w twierdzy zainstalowano też pałac władcy Taify. Niestety nie zachował on się tak dobrze jak ten z Saragosy, który już Wam pokazywałem na tym kanale. No ale Taifa Albarracín musiała walczyć z innymi Taifami, a w dodatku byliśmy już w epoce rekonkwisty. W ramach tych walk Taifie pomagał pewien ród, chrześcijański ród z Nawarry, który w XII wieku w ramach zapłaty za swoje usługi otrzymał bez walki to arabskie miasto. Jednak ci władcy nie podporządkowali się ani władcom Kastylii, ani władcom Aragonii. I aż do końca XIII wieku, kiedy to zostało zdobyte i włączone do korony Aragonii, Albarracín i jego okolice były niezależnym władztwem. Później, gdy władcy Aragonii położyli na nim swoją rękę, zaczęli je rozbudowywać i wtedy powstały te charakterystyczne mury wychodzące wysoko na wzgórze. I to właśnie przez te zawirowania dziejowe, przez te okresy względnej niepodległości czy autonomii, ten nie za duży XVI-wieczny kościół, który widzicie za mną, ma oficjalny status katedry, a właściwie kokatedry razem z siedzibą biskupa w Teruel.
Co ciekawe, o ile centra Barcelony czy Madrytu stopniowo wyludniają się ze względu na masyfikację turystyki, bo mieszkania są wynajmowane przez Airbnb, a nie mieszkańcom, bo wzrastają czynsze, o tyle Albarracín został praktycznie uratowany przez turystów, ponieważ jeszcze w połowie XX wieku to miasteczko popadało w ruinę i groziło mu zupełne wyludnienie. Natomiast dzisiaj, tak jak możecie zobaczyć, miasto jest odrestaurowane, właściwie miasteczko jest odrestaurowane i mieszka tu ponad 1000 osób. Dodatkowego uroku temu miejscu dodaje fakt, że jest ono położone w parku krajobrazowym, dlatego miasteczko możecie podziwiać, chodząc po okolicznych wzgórzach lub przechadzając się wzdłuż rzeki. W Albarracín znajduje się też niewielki cmentarzyk, a na nim wieża obronna z XIII wieku, znana jako Torre Blanca albo Torre de la Doña Blanca. Oczywiście, jako że jesteśmy w prowincji Teruel, gdzie wszystko jest magiczne albo legendarne, to nie może być taka po prostu sobie wieża obronna. To byłoby zdecydowanie za mało. Z tą wieżą wiąże się pewna legenda. Zgodnie z legendą, Doña Blanca, księżniczka korony Aragonii, miała zostać wygnana ze swojego królestwa ze względu na konflikt ze swoją bratową, królową. I w trakcie tej ucieczki wraz ze swoim orszakiem przechodzić miała przez Albarracín. Podobno zakochała się w tym mieście i poprosiła mieszkańców miasta, żeby pozwolili jej tu zostać. Niestety ci, obawiając się konsekwencji, pozwolili jej tylko spędzić jedną noc w tej właśnie wieży. Na drugi dzień orszak wyruszył w stronę Kastylii, ale nikt nie dostrzegł w nim księżniczki. Legenda głosi, że księżniczka zmarła z żalu właśnie w tej wieży. Zgodnie z inną legendą, pewien przedstawiciel bogatego rodu zamieszkującego Albarracín miał kiedyś dooglądać wypasu swojego bydła w Andaluzji. Tam poznać miał piękną dziewczynę, którą poślubił i przywiózł tutaj. I po to, żeby nie tęskniła za swoimi okolicami, wymalować miał fasadę swojego domu w barwach charakterystycznych dla tamtego regionu. Niestety, problem polega na tym, że w całym drzewie genealogicznym tego rodu trudno szukać kogokolwiek, kto pochodziłby z Andaluzji, a poza tym wówczas bydło wypasano raczej w okolicach Walencji, było po prostu bliżej. Prawda jest taka, że w XIX wieku co bogatsi mieszkańcy miasta, po to żeby się wyróżnić, malowali fasady swoich domów właśnie w kolorach błękitu. I ten dom jest jednym z nielicznych, które przetrwały do naszych czasów. Tak jak widzicie, odwiedzając Teruel, warto zahaczyć też o Albarracín. Zwłaszcza, że nie pokazałem wam wszystkiego i zostawiłem kilka przeżyć po to, żebyście mogli doświadczyć ich samemu. Bo chyba lepiej samodzielnie odwiedzić Muzeum Zabawek, czy na przykład na własne oczy zobaczyć neolityczne malowidła naskalne.
Jeśli ten filmik Wam się podobał, to już wiecie, że wszystkie łapki w górę i komentarze pomagają go promować, a przede wszystkim sprawiają mi olbrzymią radochę. Nie przedłużam i żegnam się z Wami. Así que hasta la próxima. A nie, sorry. Nie zapomnijcie jeszcze napisać mi w komentarzu, jakie było najpiękniejsze hiszpańskie miasteczko, jakie Wam udało się odwiedzić. Ahora, hasta la próxima.